Pokój i dobro, kochani. Dzisiaj mamy 7 marca, dzisiaj jest trzecia Niedziela Wielkiego Postu, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na Zielone Pastwisko. Kochani, dzisiejsze pierwsze czytanie mówi o dziesięciu przykazaniach bożych, które Pan Bóg dał człowiekowi, aby wprowadzić taki ład i porządek w Jego życiu. Natomiast złamanie tych przykazań Bożych w sposób świadomy i dobrowolny, to jest grzech, to jest pewien nieporządek, nieład. Drugie czytanie natomiast mówi o tym, że świat ma również swój porządek: Żydzi szukają znaków, Grecy szukają mądrości. A my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest głupstwem. Dla Pogan, który jest zgorszeniem dla Żydów. Dzisiaj moglibyśmy jeszcze dodać, że świat również ma swój porządek. Wiele rzeczy jest uporządkowanych pod kątem zysku, pieniądza. Kochani, pierwszy raz coś takiego mi się zdarzyło. Nagrałem cały odcinek na zewnątrz, przyszedłem do pokoju, przesłuchałem go i stwierdziłem, że Pan Jezus chce coś innego, żebym Wam powiedział. Tam szedłem w tym kierunku, żeby mówić o świątyni jako o miejscu, w którym należy oddawać cześć Panu Bogu, jako miejsce kultu. Natomiast tutaj chcę powiedzieć Wam zupełnie o czymś innym. Kochani, nie jest tajemnicą, że są takie grupy w kościele, ludzi, którzy uważają, że Kościół, jako miejsce święte, jest takim miejscem, w którym nie wolno okazywać swoich emocji, swojej entuzjastycznej radości, nie wolno klaskać, nie wolno bujać się, nie wolno śpiewać głośno czy grać na instrumentach. I są ta, takie grupy, które twierdzą coś zupełnie przeciwnego, które mówią, że tamten Kościół jest Kościół ludzi smutnych, jest antyświadectwem. Ktokolwiek wszedłby z niewierzących do Kościoła, pomyślałby, kto zrobił krzywdę tym ludziom, że oni są tacy smutni, to są ludzie załamani w jakiejś depresji. Gdzie jest prawda? Chciałbym, żebyśmy się na chwilkę nad tym zastanowili. Człowiek na różnych etapach swojego życia ma różne potrzeby i różne sposoby wyrażania siebie. Również jeśli chodzi o tę sferę kontaktu z Panem Bogiem, wyrażania swoich uczuć religijnych, też jest różne. Ludzie starsi generalnie lubią taki stabilniejszy, spokojniejszy sposób oddawania czci Panu Bogu. Ludzie młodzi, to często jest to energia, jest to wulkan. W taki sposób właśnie potrzebują, aby oddawać cześć Panu Bogu. Czasem jedni drugich nie rozumieją. Jeden i drugi sposób, i powiedzmy, forma jest dobra pod jednym warunkiem, że prowadzi do Pana Boga, że Pan Bóg jest w centrum. Być może, kochani, na YouTubie oglądaliście takie filmy, które Was bulwersowały, mnie również, kiedy na przykład podczas ceremonii ślubnej ksiądz robi coś w rodzaju takiego show. Dlaczego to mnie denerwuje? nie dlatego że są oklaski w kościele, nie dlatego że jest muzyka w kościele i jest radość, ale nie widać w tym Pana Boga. Nie widać, żeby Pan Bóg był w centrum, ale widać, że jest to chęć zrobienia jakiegoś takiego show. To nie jest dobre. Myślę, kochani, że ci ludzie, którzy nie rozumieją formy radosnego oddawania czci Panu Bogu również przez klaskanie czy również przez taniec w kościele, że ci ludzie często mówią, że kościół nie jest miejscem na takie rzeczy, na takie chwalenie Pana Boga. Więc gdzie jest miejsce, jeśli nie w kościele, na stadionie, czy gdzieś w jakimś innym miejscu? Czyżby chcieli wyprowadzić ludzi młodych z kościoła, aby tam znaleźli sposób, formę swojego wyrażania swojej czci religijnej? Myślę, że nie mają złej woli. Myślę, że, że pewnie chcą, żeby kościół był rzeczywiście takim świętym świętych, tak jak w Starym Testamencie. Natomiast Panu Jezusowi chodziło o coś innego. Zadam Ci pytanie: kiedy powiem słowo świątynia, kościół, to co najpierw przychodzi Ci na myśl? Budynek. Natomiast Jezus, kiedy mówił świątynia, miał na myśli swoje ciało. W dzisiejszej Ewangelii Jezus mówi: Zbóżcie tę świątynię, a ja w ciągu trzech dni ją odbuduję. Faryzeusze mówią: 46 lat budowano tę świątynię, a Ty w ciągu trzech dni chcesz ją odbudować. Jezus mówił o świątyni swojego ciała. Oni mówili o budynku. Jezus przyszedł zbawić człowieka w miejsce, gdzie przebywa Duch Święty. Nie przyszedł stawać w obronie świątyni jako miejsca kultu, tylko i wyłącznie. Kiedy patrzymy na dzisiejszą Ewangelię, to widzimy, że Jezus wyrzuca kupców razem ze zwierzętami ze świątyni. Dlaczego On to robi? Czy chodzi Mu o to, żeby ta świątynia była czyściutka i piękniutka i pachnąca? Czy dlatego, że chcę, żeby w sercach tych ludzi wzbudziło się pragnienie miłości do Pana Boga, żeby Pan Bóg w ich życiu był na pierwszym miejscu, żeby odłożyli handel, żeby Panu Bogu oddali najlepszą część, żeby święto było rzeczywiście świętem miejscem i czasem, w którym będziemy oddawali cześć Panu Bogu. Wydaje mi się, że nie trzeba się bać, kiedy młody człowiek, na przykład zgodnie ze swoją naturą, będzie chciał uwielbiać Pana Boga poprzez klaskanie, poprzez śpiewanie głośne, nawet poprzez podrygiwanie sobie i tańczenie w rytm muzyki uwielbienia. To nie będzie niczym, co będzie ujmą wobec chwały Bożej. Wprost przeciwnie, będzie to wielka chwała Pana Boga, ponieważ będziemy mieli tego człowieka, który przyszedł, aby oddać cześć Panu Bogu w taki sposób, w jaki On potrafi. Zupełnie inną sprawą jest, jeśli ktoś robi interes w kościele i wobec tego Pan Jezus się sprzeciwiał i denerwował, a co innego, jeżeli Pan Bóg jest na pierwszym miejscu i w sposób sobie właściwy, sobie dostępny człowiek uwielbia Pana Boga. Kochani, zaprośmy na nowo Pana Jezusa do naszego serca, a On wówczas zrobi porządek. Są pewne rzeczy, które się wykluczają. Jeśli będzie tam Pan Jezus, to On nie dopuści, aby również było tam zło. Więc pozwólmy Panu Jezusowi rozgościć się w naszym sercu, aby również wymiód wyrzucił to wszystko, co jest sprzeczne z Bożą wolą. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z Wami niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże Papa. Pa. Do jutra.